Witam w kolejnym odcinku programu Jak Prorok do Proroka. Jak zwykle rozmawiam z Agatką i z Arturem Cerońskim. I dzisiaj tematem naszej rozmowy jest temat proroctwa, proroków i fałszywej i prawdziwej perspektywy proroczej. Agatka, ja zacznę dzisiaj od Ciebie, dlatego że jesteś prorokiem w Kościele Mocy. I chciałabym Cię zapytać o to, czy mogłabyś zdefiniować, kim jest prorok i jaka jest jego rola? Już jak jechałam, to tak sobie rozmyślałam o tym, co powiem. I nie chcę powiedzieć zbyt dużo, ponieważ Artur złożył potężny materiał fundamentalny, kim tak naprawdę jest prorok, różnice między prorokiem a osobą proroczą. Więc jak gdyby w skrócie tylko tak powiem, że prorokiem się rodzimy. Nie jest to funkcja, która jest nam nadana przez człowieka, przez nałożenie rąk i tak dalej. Prorokiem się rodzimy. Ja urodziłam się prorokiem i kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, to po prostu weszłam na tą drogę taką realną, jak gdyby świadomą bycia prorokiem. Prorok jako urzędnik Boży jest osobą publiczną. Nie jest to osoba, która jest jakaś tam schowana gdzieś z tyłu. Jest to osoba publiczna. I przede wszystkim jest to osoba, która wytycza kierunek w Kościele. I powiem coś takiego o sobie, bo ostatnio nawet ktoś mi zadał takie pytanie. Nieczęsto w Kościele prorokujesz. Ja mówię, niekoniecznie prorok prorokuje. Najczęściej, znaczy w ogóle uważam, że prorok przede wszystkim wytycza kierunek. Artur w warsztatach proroczych powiedział tak, takiego użył słowa, że prorok jest to osoba, która zasiada w Radzie Pana. Natomiast no, też jak to brzmi dzisiaj dla nas, prawda? Dla ludzi, którzy jak gdyby żyją w XXI wieku. No, jest to osoba, która podejmuje decyzje razem z Bogiem. Jest to osoba, która przede wszystkim bierze odpowiedzialność za to, co mówi. Różnica między osobą proroczą a prorokiem jest taka, że osoba prorocza może być świetna w jakimś tam, powiedzmy, dogłębnym przeanalizowaniu, powiedzmy, człowieka, może w ogóle fajną diagnozę mu gdzieś tam postawić, w sposób proroczy może być fajnym duszpasterzem i tak dalej, może fajnie i głęboko usługiwać, może głęboko widzieć i tak dalej, ale absolutnie na przykład nie będzie wytyczała kierunku. Urodziłam się prorokiem i jestem prorokiem, natomiast sporo, że tak powiem, lat byłam w drodze i absolutnie tej mojej drogi nie przyspieszałam, ponieważ wiedziałam, że od stanu psychicznego mojej duszy będzie zależało tak naprawdę kierunek, jaki ja będę wskazywała dla siebie, dla naszej służby i powiedzmy dla Kościoła. Więc absolutnie tego czasu nie przyspieszałam. Na przełomie 2015 i 2016 roku Boży urzędnik po prostu poprzez nałożenie rąk mnie odkorkował. I ja jak gdyby w tymże też roku zaczęłam swoją publiczną usługę. Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy zostałam odkorkowana, zaczęłam swoją publiczną usługę, czyli z dniem, że tak mogę powiedzieć, następnym zaczęłam publicznie występować, publicznie głosić, wypowiadać się, czyli jak gdyby pokazywać Boże serce, tak, na różne tematy. Nie można być Bożym urzędnikiem i być osobą gdzieś z tyłu schowaną. Boży urzędnik, aczkolwiek są różni Boży urzędnicy, tak? Ponieważ można być mniejszym urzędnikiem, albo można być większym urzędnikiem, tak jak tam kiedyś Artur w warsztatach powiedział, że można być bibliotekarką i też się jest urzędnikiem, tak? Ale można być, że tak powiem, wysoko postawionym urzędnikiem. Absolutnie ja nikogo nie skreślam, uważam, że dzisiaj jest bardzo dużo osób proroczych, którzy są w drodze do tego, aby być prorokami. I fajnie, że oni z tej drogi swojej na przykład nie skracają, ponieważ skracanie drogi powoduje to, że mamy mnóstwo wypaczeń i tak dalej. Ale wracając do Twojego pytania, przede wszystkim Boży prorok jako Boży urzędnik jest osobą publiczną i przede wszystkim wskazuje kierunek. Robi to sam, nie przez usta innych ludzi, ponieważ bierze odpowiedzialność za słowa, które wypowiada, z uwagi na to, że siedzi
w Radzie Boga, tak, podejmuje decyzję z Bogiem, bierze odpowiedzialność za słowa, które wypowiada. I ja też biorę odpowiedzialność za słowa, które wypowiadam. I dzisiaj też jak sobie tak jechałem, to pomyślałam sobie o takiej jednej rzeczy, że ponieważ jest wielu ludzi, którzy nazywają się prorokami, mówią o sobie, że są prorokami, ale nie są osobami publicznymi. Natomiast uważam, że bycie publiczną osobą, bycie prorokiem i bycie publiczną osobą jest wmontowane w ogóle w człowieka przez Boga. Proroka można chronić, ale nie można proroka nauczyć być osobą publiczną. To jest coś, co jest wmontowane w człowieka, jak gdyby w funkcję bycia prorokiem. Wow. Okej. Artur, czy mógłbyś mi określić, zdefiniować, kim jest ten fałszywy prorok i kim jest ten prawdziwy prorok? Jeszcze tutaj może coś dodam do tego, co Agatka powiedziała, bo w kwestii proroka jako osoby publicznej. Mamy do czynienia z dzisiaj z bardzo dużą ekspansją Kościoła. Nigdy nie było takiej ekspansji Kościoła jak dzisiaj. To jest największa ekspansja Kościoła w dziejach Kościoła. I kiedy obserwuję ruch proroczy prawdziwy, ruch proroczy fałszywy, to przede wszystkim widzę też wielu ludzi, którzy pełnią swoją służbę jako prorocy, natomiast pełnią swoją służbę będąc ludźmi, którzy zasilają ikony chrześcijaństwa w danych krajach, w danych regionach, w danych miejscach, czy też w danych wspólnotach. Czyli prorokami są zarówno osoby, które występują bezpośrednio, publicznie, personalnie, nadając kierunek Kościołowi, jak też osoby, które ściśle współpracują z szeroko pojętym ruchem apostolskim, będąc ludźmi kształtującymi jakby Kościół, ale poprzez persony apostolskie. Czyli poprzez osoby, które jako pierwsze wydają, że tak powiem, nadają kierunek Kościołowi. Czyli ja to nazywam dzisiaj prorokami pierwszej linii, prorokami drugiej linii. Ale to tak gwoli wypełnienia tego, co powiedziała Agatka. Fałszywy i prawdziwy ruch proroczy, on żyje od początku zaistnienia informacji o Bogu. Od początku. Tak jak od początku istnieje fałsz i prawda w życiu codziennym, tak w perspektywie proroczej istnieje fałsz i prawda. Od początku, kiedy czytamy Stary Testament, potem kiedy czytamy Nowy Testament i kiedy przyglądamy się na obecne czasy. Gdzie jest różnica? Przeczytam taki fragment, który sobie tutaj przygotowałem, żeby w zasadzie takie dwa, ale jeden teraz wam przeczytam. Piąta Księga Mojżeszowa, Księga Powtórzonego Prawa, 13 rozdział od 2 wersetu. Jeśli by powstał wśród ciebie prorok albo ten, kto ma sny i zapowiedziałby ci znak albo cud i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Jahwe, twój Bóg, wystawia cię na próbę, aby poznać, czy miłujesz Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej.
Za Jahwe, waszym Bogiem, pójdziecie i Jego będziecie się bać, i Jego przykazań przestrzegać, Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć i Jego się będziecie trzymać. A ten prorok, albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana Boga waszego, który was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił cię z domu niewoli, aby cię sprowadzić z drogi, którą Pan, Bóg twój, nakazał ci iść. Tak wyplenisz zło pośród siebie. To się działo tysiące lat temu, kiedy ten zapis powstał. Widać tutaj, że autor, osoba, która mówi tutaj o tym incydencie, daje wyraźną dyrektywę od Boga, że może zdarzyć się sytuacja, że pośród ciebie, ludu Boży, powstanie prorok, prawda, który rzeczywiście będzie mówił o rzeczach, które nastąpią. Będzie mówił też o cudach, będzie mówił o znakach. I rzeczywiście to się będzie działo, jednak tutaj jest zaznaczone, ten sam prorok, który będzie mówił o znakach i cudach, czyli manifestował realną Bożą moc, prawda, może jednocześnie nakłaniać cię do odstępstwa od Bożych prawd. I tutaj zaczyna się rozdźwięk. Fałszywa i prawdziwa perspektywa prorocza różni się od siebie tym, że prorocy, którzy są fałszywymi prorokami, czy też na różnych odcinkach swojego życia fałszywie sprawują swój urząd, prawda? Ta różnica polega na tym, że oni odstępują od prawdy. Fałszywy prorok to prorok odstępujący od prawdy, nie prorok pozbawiony mocy. To jest bardzo ważne. W dzisiejszym świecie, w dzisiejszym czasie, kiedy widzi się manifestację mocy, w sposób automatyczny przypisuje się to działalności Boga. I bardzo dobrze, ja nawet tego nie neguję, bo tutaj nie mówimy dzisiaj o zafałszowaniach na tym odcinku. Ale ja mówię o realnym działaniu Boga przez ludzi, którzy w tym wypadku na przykład nazywają się prorokami. Nie zarzucam ani ja tym ludziom, ani nie zachęcam do zarzucania tym ludziom tego, że oni w danej chwili nie funkcjonują w Bożej mocy. Mogą przewidywać przyszłość, mogą widzieć prawidłowo na daną chwilę rzeczywistość i w tej rzeczywistości podjąć pewne decyzje i się odnieść odpowiednio. Jednak, kiedy będziemy obserwować ich życie, to możemy zauważyć, że mimo tego rodzaju Bożych akcji, oni w konsekwencji sprowadzają Bożych ludzi na manowce. Tak. Podam prosty przykład. Obecny przykład podam. Tak. Potem się troszkę mogę odnieść do różnych historycznych rzeczy, ale podam rzecz obecną. I powiem nazwiskami. Biorę to na siebie absolutnie. Niedawno odbyła się w Polsce bardzo duża konferencja ekumeniczna. Byli tam protestanci, byli tam katolicy, byli tam różni ludzie. Był tam arcybiskup Ryś, który uważa się w pewnym sensie proklamuje siebie, ogłasza siebie jako osobę bardzo ekumeniczną. I byli tam tacy ludzie, jak na przykład pastor Henryk Wieja. A protestancki pastor. Słuchałem uważnie tych wszystkich wykładów z tej konferencji. I byłem zdruzgotany tym, że postać taka jak pastor Henryk Wieja, który bardzo sprawnie porusza się w szeroko pojętym polskim ruchu proroczym, razem z taką personą polskiego ruchu proroczego jak Bogdan Olechnowicz na przykład, wypowiadał się, jaka jest różnica między jednością ducha, a jednością myśli i zdania. Twierdząc, że jedność ducha dominuje nad jednością myśli i zdania w Kościele, a zatem ruch ekumeniczny
na poziomie, powiedzmy, protestancko-katolickim jest bardzo wskazany i że należy w tą stronę się poruszać. On, jako osoba stricte poruszająca się w ruchu proroczym, będąca kilkadziesiąt lat Bożym sługą na ziemi polskiej, prawda, swoim postępowaniem wytycza kierunek. Okay. Kto to jest? Fałszywy prorok. Jesteś fałszywym prorokiem, Heniu. Dlaczego? Czy dlatego, że nie jesteś narodzony z Bożego Ducha? Nie. Uważam, że jesteś. Uważam też, że wielokrotnie poruszałeś się w mocy Ducha Świętego. Ale uważam, że jesteś fałszywym prorokiem. Bo nie dostrzegasz całokształtu zjawiska i niszczącego systemu, który nazywa się systemem katolickim. O co chodzi? Fałsz jest tutaj zawarty w tym, że dany człowiek, określający siebie jako postać proroczą, jako głos do danego czasu dla Kościoła, informuje Kościół, że można iść wspólną drogą z katolikami, nie zgadzając się z nimi na poziomie jedności myśli i zdania, ale zgadzając się na poziomie pewnego enigmatycznego pojęcia jedność ducha. I teraz ja zadaję pytanie proste. Do czego to doprowadza? Odpowiedź jest taka. Doprowadza to do tego, że Chrystus nie będzie tutaj manifestowany należycie. Ponieważ nie ma możliwości, żeby dwa sprzeczne fronty były w stanie dokonać jednego ruchu do przodu. Bo napisano jak wół, dom skłócony sam w sobie rozpada się. Ale fałszywy ruch proroczy pomija tą prawdę, prawda? I gładko przechodzi do współpracy ekumenicznej. Oto na przykład taki bieżący przykład. Znaczy, coś, co dzieje się na bieżąco. Nie twierdzę, że ludzie w Kościele katolickim, również księża i biskupi, w różnych sytuacjach nie są ludźmi ponawracanymi. Absolutnie nie twierdzę. Mhm. Nie twierdzę, że człowiek taki jak Henryk Wieja nie działał w mocy Ducha Świętego w różnego rodzaju sytuacjach swojego życia. Nie twierdzę, że nie ma świadectwa chodzenia z Bogiem. Twierdzę, że jest fałszywym prorokiem, ponieważ w danym momencie nie odczytuje prawidłowo rzeczywistości duchowej, tak, pomijając prawdę, tak, i powoduje, że ciało Chrystusa ulega dezintegracji. Chaosowi. Chaosowi. Wręcz niszczeniu, bo co się nie rozwija, tak, to się cofa. Prawda? I to jest na przykład taki bardzo, bardzo znamienna rzecz, gdzie można na przykład pokazać, jaka jest różnica między fałszywą a prawdziwą perspektywą. I teraz wracając jeszcze na przykład do tematu, że prorok przede wszystkim wskazuje kierunek, tak? Więc teraz na przykład wypowiadamy się na temat w ogóle takiej akcji. Tak. Więc określamy swoje stanowisko i swoje zdanie, a więc tak naprawdę nie można być cichym prorokiem, ponieważ gdybym ja była zwykłą osobą, szukającą informacji, jakie Bóg ma zdanie na temat na przykład takiej ekumenicznej konferencji. Czy Bóg jest za tym, czy Bóg jest w tym, czy jest w ogóle ktoś, kto się logicznie na ten temat na przykład wypowie. I powiedzmy, jest masa ludzi, którzy uważają się za proroków, ale nie wypowiadają się w ogóle w tym temacie. Czemu? W momencie, kiedy się nie wypowiadasz, to tak naprawdę w ogóle ludzie się nie mogą dowiedzieć w ogóle tak naprawdę, co Bóg mówi na przykład na ten temat, tak? To a propos bycia w ogóle osobą publiczną. Okej. Okay. Ja również, jak się przygotowywałam do tego wywiadu, to również czytałam ten sam cytat z Biblii. I w ogóle też w sumie, wracając do tego cytatu, tam było powiedziane, że takich proroków trzeba kamienować. Tak. Więc natomiast taka perspektywa, która jest obecnie bardzo popularna, właśnie ta perspektywa takiego szacunku, że wszyscy mają mieć dla wszystkich szacunek i mamy wszyscy, nikt nie ma nic takiego, nikt nie ma mówić nic negatywnego, powiedzmy, na jakiś inny ruch czy coś takiego, ale chodzi mi o to, że cieszę się, że występujecie przeciwko takim rzeczom. W ogóle uważam, że
to jest ta właściwa droga, że trzeba występować przeciwko tym fałszywym prorokom, bo tak było napisane tutaj, tak było napisane w Biblii. To się wiąże z fałszywym obrazem Boga. Bo tu jest napisane, że to prowadzi do innych bogów. Tak. Czemu w ogóle to dzisiaj się tak naprawdę dzieje? Dlatego, że nie ma obiektywnego sądu. W Starym Testamencie, kiedy czytamy o starych prorokach, to tak naprawdę, kiedy prorok wychodził i przekazywał słowo, które realnie się nie wydarzało, to go zabijali. A dzisiaj można powiedzieć sobie wszystko i tak naprawdę nie ma elementu sądzenia. Ale w ogóle w miłości jest w ogóle również i osąd. Czemu nie sądzić tych, którzy występują w imieniu Boga i wprowadzają w ogóle krzywiznę w ciało Chrystusa? Dzisiaj między innymi dlatego nakrzewiło się tak zwanego tyle tego ruchu proroczego, z uwagi na to, że jest brak w ogóle osądu tego wszystkiego. Tak. Ja w sumie, zanim przyszłam do Kościoła Mocy, to miałam takie wrażenie, że służba prorocza to było coś takiego właśnie, że przyjeżdża prorok, na przykład na jakąś usługę, no i wszyscy przychodzą, nawet wszyscy z innych kościołów, również się zjeżdżają na taką usługę, żeby usłyszeć, co do nich mówi Pan. Prawda? Jakie wielkie ma tam wizje Pan snuje, że wiesz, kto będzie tym prorokiem do narodów, kto będzie tam, nie wiem, apostołem, powiedzmy, czy co ma Pan do powiedzenia. I to jest w sumie, ja myślałam, że to jest ten prorok. Że prorok to właśnie taki troszkę tak jakby wróży. Coś takiego, prawda? I tego jest bardzo dużo. Bardzo dużo tego jest, bo właśnie, no mówię, to jest potężny problem na przykład w tym, że ludzie nie pojmują, że my żyjemy w epoce Nowego Przymierza. Po pierwsze, każdy narodzony z Bożego Ducha człowiek ma Ducha Świętego. My Boży jesteśmy. My w ogóle mamy Ducha Świętego. My, jakby człowiek narodzony z Bożego Ducha jest zabezpieczony Duchem Świętym. Co to znaczy? Tak. To Duch Święty do nas mówi, to Duch Święty nam wskazuje kierunek, to Duch Święty nas przestrzega, ochrania, to Duch Święty. Duch Święty, nie prorok. To nie prorok. To nie jest ta funkcja. Ja na warsztatach mówiłem o tym, że prorok to nie jest mikrofon Boga. Ale jest bardzo duże wynaturzenie w tej dziedzinie. Nie potrafią ludzie tego pojąć właśnie, że prorok to nie jest postać, która ma przyjść i powiedzieć ci, co masz robić. Również prorokiem nie jest człowiek, który posługuje w darach Ducha Świętego. W słowie wiedzy, w słowie mądrości, czyli we wglądzie w przyszłość, bo to może robić każdy wierzący człowiek. Ktoś może być nawrócony tydzień i może przewidywać przyszłość. Mhm. W Polsce, za granicą, wszędzie, bo to jest Duch Święty, to są dary Ducha Świętego. Tak. Również prorokować, czyli pocieszać, zachęcać, korygować, może każdy wierzący. Nie trzeba być pastorem, żeby prorokować. Nie trzeba być jakimś prorokiem, żeby prorokować. Każdy wierzący ma Ducha Świętego, wychodzi, prorokuje, pociesza ludzi, pokrzepia ludzi, mówi rzeczy, które są szczególnie głębokie, tak jak Agatka na początku powiedziała. To jest rola każdego wierzącego. Mhm. Dzisiaj rola proroka jest w pewnym sensie ograniczona. Prorok to nie jest prorok Starego Testamentu, który mówi ludziom, jak mają żyć, jak gdzie mają się poruszać. Prorok ma jakby... Byliśmy ostatnio na filmie Gierek z Agatką. I powiedzmy, bardzo ciekawą rzecz sobie zanotowałem z tego filmu, że ten pierwszy sekretarz KCPZPR, on był wizjonerem, akurat on. Gierek był wizjonerem. On widział rzeczywistość Polski w tamtym czasie. On wiedział, że kredyty trzeba pobrać, że trzeba zbudować przemysł. On to wiedział. I teraz o co chodzi z prorokiem? Prorok widzi rzeczywistość. On tym się różni od innych wierzących, że on widzi rzeczywistość z perspektywy oczu Boga w danej chwili. I wtedy tenże prorok ma za zadanie zarządzić tą rzeczywistością. Okay. Wielokrotnie w kościołach, tam gdzie znajdują się prorocy, mogą być inni ludzie o wiele bardziej obdarowani niż ci prorocy. W ogóle się okazać może, że prorok nie będzie tak często używał słowa wiedzy, słowa mądrości czy daru rozróżnienia duchów, jak zwykły, przeciętny wierzący, który siedzi w ławce. Bo nie na tym rola tego proroka polega, ale właśnie ona polega na tym, żeby ten prorok w odpowiednim momencie
wszedł, w cudzysłowie, na ten piedestał, na te wyższe podwyższenie, na te podwyższenie duchowe i powiedział, oto taki mamy czas, tak. Oto takie rzeczy trzeba zrobić, oto tych rzeczy musimy unikać, a w tą stronę się kierować. Tak. Oto ci muszą zrobić to, a ci muszą zrobić tamto. To powie prorok, on to wyznaczy. Tak. Prawda? I teraz właśnie ta fałszywa perspektywa prorocza, prawda? Ona źle wyznacza. Przykład kolejny. Tak. Jak rozmawialiśmy sobie ostatnio, ja w swoim życiu już przeżyłem 4 końce świata. Okej. Okay. Ostatni, znaczy najpotężniejszy w ten 2012, okay. to już był apogeum, już wszyscy się szykowali. Wiecie, koniec świata, Jezus wraca. No Jezus wraca, koniec świata. Niestety 4 razy nie wrócił. 4 razy czerwony księżyc, 4 razy inna. Te ruchy prorocze wszystkie szalały. Ja pamiętam, wtedy oglądałem różne sprawozdania tych proroków, bo mnie to bardzo interesowało i one były na przykład takie, musimy się zabezpieczyć. Tak. Teraz jest czas, że Pan mówi, że musimy po prostu zbierać konserwy, suszone mięso, musimy w ogóle, ja mówię, Chryste jedyny. Tak jak to w Stanach Zjednoczonych się działo, jak był takie ten konflikt w Zatoce Świń, wtedy za czasów Kennedy'ego, kiedy wszyscy bunkry budowali. Okay. Pomyśleli, że w ogóle Amerykanie zwariowali na tym punkcie. Wszyscy budujemy bunkry, Rosja na pewno na nas napadnie. Prawda? No absurd. No nie napadła, a Rosja dzisiaj pełno bunkrów stoi w ogóle za miliony dolarów w Ameryce w ogóle. Prawda? Tak. I teraz o co chodzi? Ruch proroczy, uznany ruch proroczy, czy tam powiedzmy jakiś prorok uznany, on mówi, my musimy się zabezpieczać przed końcem świata. Przecież tak. On po pierwsze łamie podstawową myśl pod tytułem, że większy jest ten w nas, który jest na świecie. Tak. Po drugie, łamie drugą podstawową myśl, to znaczy taką, że nas, narodzonych z Bożego Ducha ludzi, nie będzie w wielkim ucisku. Po trzecie, łamie kolejną prawdę pod tytułem, że dopóty ta Ziemia będzie istnieć, nie ustanie siew i zbiór. Czyli nie ma mowy o bombach jądrowych, o spadaniu gwiazd na Ziemię i tak dalej. To jest science fiction wszystko. Po prostu nie. Nie za naszych czasów. Ale co robi taki prorok? Straszy ludzi. Gdzie emituje się strach, tam wiara gaśnie. Co zatem robi taki prorok? Wyniszcza wiarę. A przecież wiara jest dewizą naszą tu na ziemi. Zabierz Kościołowi wiarę, a Kościół staje się światem na tej ziemi. Chociaż idzie do nieba, ale żadnej mocy już nie ma bez wiary. A więc wystarczy, że odpowiedni, fałszywy prorok zadziała na jakimś odcinku, i zniszczy Kościół. Prawda? Przeciwstawną siłą są prorocy, którzy opierają się na prawdzie. I tacy prorocy też są. Oni są w dzisiejszym czasie. Tylko trzeba umieć ich wybrać. Tak. Trzeba umieć ich znaleźć. Trzeba umieć powiedzieć, Panie Boże, kieruj mnie do tych głosów proroczych, które są prawdziwe. Nawet jeśli one są często niekomfortowe. Ja czasami wolę posłuchać sobie człowieka, który jest nieznanym, powiedzmy, jakimś tam prorokiem, prawda? Ale ja wolę jego posłuchać, bo ja wiem, że ten człowiek mówi prawdę. I wiem, że on rozpoznaje kierunek i on też mi wtedy usługuje. No to Izajasz powiedział, że zbłądzili przez upojenie winem, tak nazwał proroków. Czyli ktoś upojony winem na przykład jest za kierownicą, czyli jakiś kierunek, no to nie rozumie kierunku, może w ogóle spowodować wypadek i to bardzo śmiertelny. Więc w dzisiejszych czasach to widzisz takich, gdzie jeszcze widzisz tych fałszywych, takie przejawy tych fałszywych proroków? Czy ja widzę, może przeczytam jeszcze jedną rzecz taką. Księga Jeremiasza 23:28. Teraz się okazuje, że tego jest full dzisiaj. 23:28. Prorok, który ma sen, okay. Niech opowiada sen. Ale ten, który ma moje słowo, mówi Pan, okay. Niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna, mówi Pan. Amen. Dzisiaj jest jakby bardzo taka
duża atmosfera w ogóle prorocza w wielu kościołach, gdzie każdy człowiek, który na przykład ma dużo snów, to jest prorok. To jest prorok. Okay. On się uważa za proroka. Ja już nieraz słyszałem, jestem prorokiem. Czemu masz, czemu jesteś prorokiem? Bo ja widziałem we śnie to, to czy tamto. Ja mówię, no to znaczy miałeś sny. Ja rozumiem, że przez sny też mówi Bóg. Mówi do mnie, mówi do Agaty, mówi do każdego z nas mówi Bóg przez sny. Bo to znowu jest tak, że jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha i Bóg powiedział, że w ogóle sny mieć będziecie. No, no i my mamy sny, no mamy sny. W snach do nas też mówi Bóg, też w snach widzimy duchową rzeczywistość. Każdy wierzący ma taką możliwość. Jeden większą, drugi mniejszą. To jakby nie dotykam na razie tego tematu. Natomiast to nie czyni znowu z tego człowieka proroka. Okay. A to jest rozplenione wszędzie. Miałem sen, miałem wizję. Ludziom się wydaje, że jak mają dużo wizji i dużo snów, to że oni są prorokami. Tak. I oni są w stanie każdą rzecz podciągnąć pod ten element. My pracujemy na objawieniach, na wizjach, na snach. Pracujemy jako grupa wstawiennicza. Wielokrotnie ja dostaję różne informacje i 90% z tych informacji nie znaczy nic. Okay. Po prostu nic. Okay. To, że my jako wierzący ludzie śnimy o czymś, przeżywamy coś, a nawet widzimy coś w duchowej rzeczywistości, w ogóle, nawet to w ogóle to nie czyni nas w 1% ludźmi, którzy mogą nawet się określić pod kątem, że to jest coś proroczego, bo to jest jakby naturalna, duchowa struktura wierzącego człowieka. Tak. A więc ta fałszywa perspektywa prorocza jest też na tym niższym poziomie, nie tylko wśród tych właśnie, że tak powiem, tych ikon, tych person takich tak. proroczych, ale też przeciętnie, w przeciętnych kościołach. Ich jest pełno tych ludzi, gdzie mam sny, mam wizję, jestem prorokiem i ja teraz ci powiem, o i znowu zaczyna się ta sama śpiewka, ja ci powiem, co w twoim życiu jest i ja ci powiem, jak masz żyć. No dla mnie to jest antychryst, to jest antychryst, to jest antychrystyczne. Bo to jest jakby odbieranie człowiekowi tak. a jego bycia prowadzonym przez Ducha Świętego. Tak. Okay. I pakowanie w tego człowieka własnej interpretacji jego życia. Ja nie mówię, że ten sposób sobie nie pomagamy. Tak jak wspomniałem wcześniej, prorokujemy też do siebie, mówimy, tak. pomagamy, mówimy, co widzimy w duchu, dzielimy się tym. Ale nie tworzymy z tego ostatecznej struktury, że to jest coś ostatecznego właśnie, że to jest prorocze. Tak. Nie jest prorocze. To jest po prostu może duchowe, bo to też nie zawsze jest duchowe, bo to czasem jest duchowe, czasem duchowe nie jest, tak? Ale niekoniecznie prorocze, bo to w ogóle z tego kierunku nie wyznacza. Mhm. Ja naprawdę spotkałem masę ludzi pokrzywdzonych, zresztą, co będę mówił, sam pokrzywdziłem ludzi kiedyś. Sam niejednego człowieka jeszcze w dawnych latach skrzywdziłem tym, że właśnie robiłem takie rzeczy, które dziś piętnuję, bo ja sam je robiłem. Ja wcale nie byłem tutaj lepszy niż ci ty, bo ja też odgrywałem tutaj rolę gdzieś tam proroka, który mówi komuś, jak ktoś ma żyć, od A do Z mu tam coś ustawić. Nie, nie, nie. Poraniłem tych ludzi, kogo mogłem, to przeprosiłem, kogo nie, to nie. Natomiast powstaje hybryda. Tak. Powstaje prorocza hybryda, prawda? Więc mamy w ogóle tą fałszywą perspektywę na tych wysokich poziomach, na tych niskich poziomach, tych zwykłych, przeciętnych, codziennych. Tak. Prawda? W ogóle powstawało tak bardzo dużo definicji, co wspólnota, co jakiś ruch, to nowe definicje, też proroczej w ogóle perspektywy i tak dalej. I można posiąść w ogóle różnego rodzaju wiedzę, prawda? Ale czego w ogóle oczekujemy od tego proroka? No owocu. No w ogóle oczekujemy w ogóle, że ten potencjał Boży w ogóle przejawi się przez jego życie, tak? Że w ogóle jak wyjdzie i powie, to my wiemy, że był pośród nas prorok. Jest autentycznie ciężar Boży na tym, co ten człowiek mówi. Dzisiaj bardzo mało ludzi w ogóle tak naprawdę praktykuje tak naprawdę ten swój urząd. Dużo ludzi chce być na tym urzędzie, mówi, że są na urzędzie, ale jednocześnie w ogóle nie praktykują tego. Tak. Ja powiem, co definiuje u podstaw prawdziwego proroka. Jeśli ktoś się definiuje jako prorok, to ja powiem, co jego definiuje. Po pierwsze, ten człowiek zawsze będzie działał chrystocentrycznie. Zawsze.
To będzie coś takiego w jego poselstwie, że on nigdy nie zaprzeczy poglądom Jezusa. Okay. Nigdy nie zaprzeczy. Jak Jezus mówił, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, to prorok nigdy nie powie, bądźcie ostrożni. On tego nie zrobi. Bo Chrystus nigdy nie powiedział do ludzi takich rzeczy. On może powiedzieć na podstawie słowa mądrości, że coś tam się wydarzy i na przykład powie tak, człowieku, jeśli pójdziesz głosić do tego miasta, to grozi ci śmierć. Tak? Ale jednocześnie ten prorok powie tak, ale niczym się nie przejmuj. Śmierć jest lepsza niż życie. Idź i działaj. O, to powie prorok. Miał słowo mądrości, powiedział, że taka sytuacja może nastąpić, ja rozumiem, manifestacja daru duchowego nastąpiła. I teraz, to mówił jako narodzony z Bożego Ducha człowiek, usługujący w darach. Ale jako prorok poklepie go po plecach i powie w porządku, śmierć jest zyskiem, dawaj. Bo co zrobił Jezus? No tak robił. Tak robił. Nigdy prorok nie powie, schowajcie się, bo będziecie prześladowani. Nie, bo Jezus powiedział tak. Nie, no prześladowania mieć będziecie, no ale to normalna sprawa, no to jak ja mam, mnie nazwali Belzebubem, was nazwią Belzebubami, no jest dużo. A czy może jednocześnie głosić odwagę, a sam siedzieć w dziurze i swoim życiem pokazywać, jak gdyby, powiem tak, powiem, lęk? To jest rzecz bardzo dyskusyjna, bo bycie prorokiem, czyli uwalnianie słowa proroczego, prawda, do ludzi, nie zawsze idzie w jednej linii z charakterem owego proroka. I mamy doświadczenia, znaczy mamy zapisy historyczne różne, tak, że na przykład ktoś prorokował prawdę, wyznaczał kierunek, ale sam jednocześnie był w głębokim w ogóle problemie. Jest pewien prorok, nie, w tej chwili już nie pamiętam jego, był, bo on odszedł już do Pana. To wiele osób może zdziwi, co teraz powiem, ale był to jeden z takich największych proroków, jak czasów apostoła Pawła. Natomiast do końca swoich dni był czynnym homoseksualistą, ten człowiek. I on jako postać nie był w stanie odegrać pełnej roli, ponieważ był w grzechu. Ktoś powie, no jak był w grzechu, a był prorokiem. No właśnie. No to jest w ogóle, to jest duchowość. Bo ta mentalność ludzka, ona powie, to Bóg na to nie pozwoli. Właśnie, że nie. Właśnie, że tak nie jest, że Bóg nie pozwoli. Ponieważ ja osobiście znam ludzi na urzędach, no co my tu będziemy daleko szukać? Jeden z największych ewangelistów uzdrowieńczych, Allen, był alkoholikiem. Uzdrawiał chorych, podnosił ich z wózków, a potem wracał do siebie, do pokoju i pił wódkę, bo miał takie bóle wewnętrzne i nie potrafił tą mocą, którą uzdrawiał chorych, pomóc sobie, więc się zapijał. Tak. I wprowadził się w alkoholizm. Następnego dnia trzeźwiał, jeszcze na kacu szedł, uzdrawiał chorych i wypędzał demony. I przyprowadzał ludzi do Jezusa. Więc to jest, mówimy tutaj o duchowości, nie mówimy w tej chwili o o moralności, bo to się nie mieści w tych kategoriach. Więc istnieją tacy prorocy. Okay. Skutki, tylko jeszcze skończę to zdanie, bo skutki ich działań nie będą należyte. Dlaczego? Bo ludzie wszędzie żądają przykładu. Każde społeczeństwo żąda przykładu. I jeśli prorok nie będzie miał charakteru odpowiedniego, a charakter odpowiedni ma mieć każdy wierzący, czy to prorok, czy to nie prorok, bo tak, to jest odgórny nakaz uświęcania, no to niestety ten prorok wykona jakąś część swojego działania, ale ona będzie niewielka. Tak. Ja chciałam jeszcze wrócić do tego tematu, że to jest tak, jakby cały czas mamy taki podział, że jest coś prawdziwego, fałszywego i to gra cały czas. Non-stop. Mamy jakby prawdziwy obraz Boga, fałszywy obraz Boga, prawdziwego proroka, fałszywego proroka, prawdziwe proroctwo, fałszywe proroctwo, prawdziwy kościół nawet i fałszywy kościół, tak, który fałszywy kościół jest nawet nazywany tą nierządnicą. Tak. Więc cały czas jest taka jakby
że te dwie sfery gdzieś tutaj istnieją w tym naszym powszednim chrześcijaństwie, bo nie mówimy teraz o świecie, tylko mówimy o chrześcijaństwie, bo antychryst ma wyjść z kręgów chrześcijańskich. To jest myśl chrześcijańska, która jest w opozycji do prawdziwego obrazu Boga, prawda? Tak. Tak. W ogóle wszystko wystarczy, bo Kościół nie, on podlega naturalnym, nadrzędnym prawidłom. Okay. Bóg wszystko tworzy tak. W przeciwstawnych rzeczach. Zimno, ciepło. Tak. Ciemność, światło. Tak. Wiecie, dobro, zło. I tutaj życie, śmierć. I teraz prawda i fałsz, one się zawierają w tych samych kategoriach. One się nie mogą przeniknąć. Nie mogą się przeniknąć. Czyli nie ma możliwości przeniknięcia się. Tak, bo ty tak powiedziałeś kiedyś, że w sumie nawet diabeł, tak, on może tylko dojść do pułapu prawdy. Tylko. I nigdzie więcej. Tylko. On nie może dalej się poruszyć i dlatego też nie można zrzucać odpowiedzialności, właśnie jeżeli chodzi o fałszywą i prawdziwą perspektywę proroczą, jakby stricte na to, że diabeł w danych okresach działa tak mocno, a prawda, albo nie działa. Bo to zależy od człowieka. Czy ten człowiek, ten prorok, prawda? Czy on rzeczywiście zgodzi się z tą prawdą, prawda? W 100%. Bo jak się zgodzi, to on nie będzie fałszywym prorokiem. Czy byś również powiedział, że na przykład element tego fałszywego proroka jest pewnego rodzaju wymieszanie? No tak, bo nie mamy tutaj do czynienia z jakby ustawicznym złem w życiu takiego człowieka. Mamy tak. Przede wszystkim to są. Oczywiście, no bywają ludzie, którzy udają tych wierzących. Tak, oczywiście. No tak. Ale zazwyczaj mamy ludzi odrodzonych z Bożego Ducha. Okay. I ci ludzie, oni, tak jak wspomniane tutaj o osoby które przeze mnie, one nie są stricte wypaczone. Okay. Bo one bardzo dużo rzeczy robią prawidłowo. Tylko to jest ten relatywizm wobec prawdy. Okay. Oni tak. No dobra, to z tym się zgadzam, prawda? Ale już na to mam inny pogląd. I teraz, jeśli on jest prorokiem, prawda? Ten człowiek, tak jak Agatka powiedziała, jest się nim od urodzenia, prawda? To ten człowiek będzie stosował częściowo prawdę, a częściowo fałsz. Tak. I powiem tak, wystarczy, że się częściowo stosuje fałsz, tak. I już się jest fałszywym prorokiem. Tak. Bo odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Tak. Czyli jeśli ten prorok będzie robił 90% rzeczy prawdziwych, ale 10% cały czas nieprawdziwych, tak. to jest fałszywy prorok. Czyli to tak jakby jeżeli na 100% się na to bezwzględnie nie postawi, to nie ma sensu. Nie ma sensu. To musi być toksyczne. To jest tak jakbyśmy postanowili, że do samochodu wlejemy 90% paliwa, 10% wody. No okay. My musimy mieć problem. Okay. Wcześniej czy później my musimy mieć problem. Coś nam zacznie trzeć. Rozumiecie? Coś nam zacznie w środku w ogóle jakby niszczeć w tym samochodzie. No taka prawda. Musi być 100% zdeklarowanie, jeżeli chodzi o osobę proroczą, że idę za prawdą. Ja kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który jest prorokiem. Który skręcił w bok. Już nie będę tam jego nazwiska podawał, bo to akurat on nie ma takiego wpływu. Dzisiaj to nie o to chodzi. Ale on mi opowiadał początek swojej historii. To było takie, to było bardzo mocne spotkanie z Bogiem, które on miał. Tak. I Bóg do niego powiedział tak. Czy chcesz być moim prorokiem? On powiedział, chcę, Panie. A Bóg do niego wtedy powiedział tak. Będziesz nim, jeśli zdecydujesz się, że pojedziesz w każde miejsce, do którego cię poślę, za własne pieniądze i zrobisz to, co ci powiem. A ja się zajmę twoim życiem. Czy zrobisz to? I on powiedział wtedy do Boga, tak, ja to zrobię w 100%. I powiem jedno, pomimo wypaczeń, które ten człowiek potem zrobił na swojej drodze, to tego jednego nigdy się nie wyparł. I zawsze był w tym wierny. Stąd zrobił dużo dobrego w Polsce, ale zrobił też dużo złego z uwagi na inne swoje jakby fanaberie, prawda? Ale jak go słuchałem wtedy, to pamiętam, jak głęboko zrozumiałem w swoim sercu, że jeżeli chcesz być tym prorokiem, to musisz się zdecydować w 100% na to, żeby być ortodoksem w stosunku do prawdy. Bo inaczej to cię zmiecie. A ty zmieciesz innych ludzi przez to.
Czyli podwójna będzie klęska, twoja klęska i wielu ludzi klęska. Tak. Stąd dzisiaj widzimy masę ludzi wyprodukowanych przez fałszywych proroków w tym kraju. Ostatnio jedna z naszych tutaj znajomych zespołu weszła sobie na jakąś tam stronę taką związaną z takim ruchem proroczo-wstawienniczym. Obejrzała, co tam jest i potem tam opowiedziała. I tam są ludzie, różni ludzie, niektórzy nawet kiedyś byli w naszym kościele tutaj. I oni tam uprawiają coś takiego jak prorocze wstawiennictwo. No jak ona opisała, ta osoba, co oni tam uprawiają, to są tak absurdalne rzeczy, że to są ludzie, którzy tyłka nie ruszają ze swoich domów, bo im się nie chce wyjść z komfortu życiowego, a jednocześnie rozrysowują na przykład mapy jakiejś tam Ukrainy czy czegoś i tam modlą się nad tymi mapami, coś tam w ogóle ustanawiają. To są bzdury! Dlaczego oni robią takie bzdury? Bo ktoś ich w to wprowadził. Ktoś im dał taki przykład. Że można nie poświęcać życia swojego, a jednocześnie próbować wywierać wpływ na całą ziemię. Szok. I teraz mamy takich istot setki, prawda, czy tam tysiące nawet. To jest skutek działania między innymi w ogóle fałszywych proroków w tym kraju. No tak, i potem to nie działa w ogóle. No tak. W ogóle nie działa. Niskie poczucie własnej wartości uważam, że dalej kosi żniwo. Przede wszystkim też w perspektywie proroczej. Jak ja na przykład rozmawiam z ludźmi, to ludzie totalnie nie wiedzą, jaki mandat i do czego ten mandat od Boga w ogóle dostali. W ogóle no jestem prorokiem i śmiem wypowiadać się w kierunku w ogóle, nie wiem, na przykład międzynarodowym. Ja mówię, czy ty jesteś międzynarodowy prorok? Nie, ja wiem, czemu się wypowiadasz. Mówię, to jest naprawdę to zdrowie w ogóle psychiczne, trochę w ogóle pokory i takiego w ogóle oglądu, w ogóle przede wszystkim w ogóle samego siebie, tak. Tego takiego zrozumienia, do czego ten Bóg w ogóle dał mi mandat, bo są różni prorocy, są tacy, którzy w ogóle, nie wiem, w ogóle narody w ogóle będą w ogóle kształtować i tak dalej, tak. A będą tylko i wyłącznie tacy, którzy będą siedzieli, będą ksukali pastorowi w ogóle do ucha, prawda? Tak. Trzeba znaleźć w ogóle swoje miejsce, ale niskie poczucie własnej wartości w ogóle przede wszystkim miesza to wszystko i tak naprawdę w ogóle, no w ogóle, bo to też trzeba też o takim podwórku kościelnym w ogóle powiedzieć, tak? Bo łatwo się wypowiedzieć w sposób ogólny na temat ogólnych rzeczy, które są niszczące, ale niestety niskie poczucie wartości ludzi w kościele i brak przeżywania w ogóle miłości Bożej w stosunku do siebie, przede wszystkim powoduje to, że jak zapytasz człowieka, kim jesteś, to on ci od razu powie prorokiem. Natychmiast w ogóle, jak w ogóle ludzie strzelają w ogóle jak z karabinu, tylko pytanie, co za tym idzie? Pytanie, jak też reagować na takie rzeczy, jak takie rzeczy też eliminować w ogóle w kościele, jak je sądzić, żeby te rzeczy tak naprawdę w ogóle powiedzmy w lokalnym kościele nie robiły w ogóle zamieszania, tak? Tak. No uważam, bo to też jest podwórko takie kościelne, tak? Ja uważam, że przywódcy winni tutaj mieć jakby... Parę osób w kościele i z tego tak. Połowa to są prorocy. Tak. Ale ja mówię, ale jacy prorocy? Co to jest w ogóle? Oboje wy kładziecie bardzo duży nacisk na to, żeby właśnie ogarnąć swoją duszę, że to tam jest problem, nie z Bogiem. Absolutnie. I w sumie... Jednym z takich typowych również, właśnie tak jak wcześniej wspomniałeś, tych proroctw o tych końcach świata, że bardzo dużo proroctw jest albo bardzo lękowych, albo strasznie nakierowany na jakiś taki niesamowity właśnie sukces, że Bóg tam ma jakiś niesamowicie wielce przede plan. Przede wszystkim tych takich do jakiejś właśnie proroctw, osoby, co nigdy w życiu nikogo nie zewangelizowała, ale ta osoba będzie tam, nie wiem, ewangelistą do narodów, tak? Czy coś takiego. Snują właśnie, dostają takie proroctwa i potem czekają na tego Boga, żeby coś w końcu zrobił. Tak, ale to jest w ogóle, to jest jakieś, to jest bardzo duże, bo ludzie w ogóle, wiesz, z gruntu ludzie chcą być kimś, no to normalne. Tak. Nas Bóg to wmontował. W ogóle ja zawsze mówię, my przeznaczeni na królów, na księżniczki. Tak. To jest w ogóle ten zamysł Boży. Tylko no, do tego trzeba podejść jak należy, no bo to każdy może być tym królem, księżniczką, prawda, na swoim odcinku życia, szczęśliwie rządzić, władać i tak dalej. Natomiast właśnie, kiedy się wmówi człowiekowi coś, a człowiekowi o niskim poczuciu własnej wartości wmówić coś, to jest... No i tego też jest masa w kościele, To jest moment. Jesteś prorokiem. Wiecie, jakby ja będąc w świecie, ja byłem osobą, która manipulowała ustawicznie ludźmi. Ja w ogóle to był mój konik, ja z tego żyłem, zarabiałem na tym ogromne pieniądze i tak dalej. I teraz ja pamiętam, że w ogóle
jedną z rzeczy, które robiłem, to ja przekonywałem ludzi, którzy są nikim, do tego, że są kimś. I świetnie ci to wychodziło. I świetnie mi to wychodziło. Jaką ja ekipę miałem zawsze z ludzi, którzy w ogóle byli nikim. Ale ja ich przekonałem w bardzo krótkim okresie czasu, że są naprawdę kimś. Tak. I ja w ogóle, potem jak się nawróciłem, ja mówię, jak siedziałem w więzieniu po nawróceniu, ja mówię, Chryste jedyny, tutaj większość tych więźniów, którzy siedzą, to oni są nikim, a są przekonani, że są kimś. Okay. Ja mówię, ukradł kaloryfer, ale siedzi za zorganizowaną grupę przez mi to mani. I teraz dlaczego to się stało? Bo gdzieś na ich drodze oni trafili kogoś, kto ich w tym utwierdził. I fałszywi prorocy utwierdzają takich ludzi. Utwierdzają ich. I to, bo jest tendencja do tego, żeby jakby ludzi stawiać wysoko. I my mamy ludzi wysoko stawiać. Ja stawiam ludzi wysoko. Tylko że stawianie ludzi wysoko musi być jednocześnie z podaniem im drogi, jak się tam dochodzi, jak się tam porusza, czyli z całą infrastrukturą życia na szczycie. Tak. Bo tak się powinno robić. Duszpasterze powinni stawiać ludzi wysoko i dawać im infrastrukturę życia na szczycie. I Jezus taki był. On mówi, wszyscy jesteście powołani na zwycięzców, ale pokażę wam, co to kosztuje, jak to się je, co się z tym robi, jakie koszty i wszystkie takie rzeczy, nie? Tak. Prorok przyjdzie, powie właśnie, jesteś powołany na ewangelistę do narodu, a ten człowiek nie zewangelizował sąsiadki nawet. Tak. Sąsiadki. Bo jeszcze, żeby zewangelizował, no to dobrze. To jeszcze powiedzmy, i nawet jeśli on jest tym ewangelistą do narodów, nawet jeśli to się ma zdarzyć, nawet jeśli ten prorok to widzi, to jako prorok wyznaczający kierunek, mądry prorok, powinien zatrzymać na przykład taką informację. I co zrobić? Zacząć tego człowieka wychowywać. Albo włożyć go w środowisko, gdzie on będzie wychowany. Pomóc mu, jeśli to widzi. I z tego zostaną rozliczeni prorocy. Tak. Nie z tego, że klepali buzią na prawo i na lewo, tylko z tego, co zrobili z tymi ludźmi. Tak. Ja dzisiaj to wiem, że usługujący i również prorocy będą rozliczeni przez Boga z tego, co zrobili z ludźmi. Tak. Po prostu. Artur, kiedyś w Starym Testamencie przeczytałam takie słowo na temat różnych duchów. I tam było takie słowo użyte, familiar spirits, i to znaczy takie duchy, które są podobne. Jak ja zobaczyłam, bo w ogóle w polskich Bibliach to nawet nie było to przetłumaczone w ten sposób, natomiast jak ja spojrzałam na ten oryginalny wpis i co to znaczy, to wyskoczyło coś takiego jak brzuchomówca, czyli coś, co jest tak podobne do oryginału, gada tak samo jak wiesz, udaje kogoś innego. Czy ty uważasz, że ta fałszywa perspektywa, czy ona ma podłoże duchowe? Skąd to jest? Powiem tak. Najpierw się odniosę do tego, co powiedziałaś. Rzeczywiście istnieje struktura demonów, które się nazywają duchy bliźniacze. Mhm. I one faktycznie funkcjonują. Można je zobaczyć. Gdzie je widzimy? To jest tak, kiedy ludzie upodabniają się do innych ludzi, nie posiadając funkcji, które posiadają tamci ludzie. I to jest to. Tam działają te demony. Okej. I teraz to one tutaj wchodzą. Natomiast one nie wchodzą bezpośrednio, te duchy bliźniacze, tylko tutaj zawsze jest początek w czym? No w niskim poczuciu własnej wartości. Mówię, kurczę, zawsze wrócimy do tej klasyki. Znaczy, mi rozumiesz? Bardziej chodziło o to, czy jest taka możliwość, że właśnie te inne duchy podrabiają jakby duch Chrystusowy. Tak, tylko oczywiście, tylko mówię, ten prorok, tak. On najpierw będzie miał problemy ze swoją duszą i na problemy na jego duszy przyjdą te duchy. Okay. I będzie podrabiał już perspektywę chrystusową na poziomie duchowym. Ale zawsze będzie zaczynało się to od tego, że właśnie jest niedowartościowany ten prorok, zawsze chciał być większy. Tak. I teraz on, ponieważ rzeczywiście ma od Boga, powiedzmy, takie zlecenie bycia tym prorokiem, prawda? Urodził się taki, ale nie zrobił porządku ze swoją duszą, to wtedy ładuje się w problem duchowy i jego służba już jest skrzywiona duchowo. Okay. I właśnie rzeczywiście on zaczyna podrabiać. On podrabia. I podrabia wtedy wszystko. Tak. I tutaj mamy do czynienia z podrabianiem różnych rzeczy związanych głównie z Chrystusem, z mentalnością chrystusową. Prawda? Widzimy już w ogóle tego typu rzeczy, nie? Okej. Okay. Artur, chciałbym się jeszcze zapytać, co byś tak
reasumując, powiedział do ludzi, którzy powiedzmy działają w tej perspektywie proroczej, na temat tego, jak w ogóle realizować te Boże prawdy, jak w ogóle pilnować siebie, kurczę, żeby nie popaść gdzieś w jakiś... Powiem Ci tak, ja zanim bym dotknął, ja powiem tak, ja życzę każdemu, żeby w sobie odkrył człowieka, Bożego człowieka. Okay. Bo najpierw każdy sługa Boży powinien uznać, że jest dzieckiem Bożym. To w ogóle każdy sługa Boży, na dzień dobry. I powinien zastosować do siebie wszystkie elementy związane z naturalnym wzrostem i rozwojem. Bo kiedy jest się sługą Bożym, to jest się łatwo zafiksować, że jest się sługą Bożym. Ja powiem o sobie. Ja nie czytam siebie w pierwszej linii jako sługę Bożego w ogóle. W ogóle. Ja nie mam, gdyby ktoś mnie zapytał, kim ty jesteś, to ja o sobie powiem, jak będziemy rozmawiali, ktoś chce usłyszeć doktrynalną odpowiedź ode mnie, to ja mu powiem, ja jestem dzieckiem Bożym. To taką odpowiedź ode mnie usłyszę. Bo ja za takiego się uważam. Okay. Ja jestem najpierw człowiekiem Bożym, a dopiero potem to ja mam funkcje jakieś. Bo to na poziomie bycia normalnym chrześcijaninem należy ułożyć sobie życie. Należy odrzucić kłamstwo. Należy odrzucić relatywizm. Przyjąć proste prawdy do swojego życia. Chcieć się uświęcać i zmieniać jako człowiek Boży. Jako człowiek. I to dopiero staje się podstawą do tego, aby prawidłowo funkcjonować jako sługa Boży. W tym wypadku również prorok. Do czego ja zachęcam? Ja zachęcam do zweryfikowania siebie jako człowieka Bożego. Ja mówię, ustań przed lustrem, spójrz w lustro, zapomnij o swoim proroctwie, prorokowaniu, zapomnij o urzędzie i spójrz w siebie i powiedz tak, czy ja rzeczywiście odzwierciedlam Chrystusa? Ja z imienia i z nazwiska. A dopiero potem powiedz o sobie prorok. Ale najpierw usuń tego proroka. Czy ja, Artur Ceroński, prezentuję to? Czy ja to prezentuję? Bo jak ja to będę prezentował, to ja będę prezentował proroka, apostoła, wszystko co trzeba. Ale mówię, najpierw to zrobić. Najpierw. Ja bym powiedział tak. Oglądałem sobie ostatnio, co jakiś czas sobie oglądam X-Menów, bo ich lubię. I tam jest taki jeden moment, jak mówi gość do jednego z tych X-Menów, mówi, słuchaj, zrobię z ciebie nadczłowieka, ale najpierw musisz umrzeć. W ogóle ja sobie to puściłem 3 razy. Zrobię z ciebie nadczłowieka, ale najpierw musisz umrzeć. I on rzeczywiście umiera i powstaje jako ten X-Men, jako ta w ogóle postać nadnaturalna. Proroku, odsuń proroka sprzed nazwiska, spójrz w lustro, zweryfikuj swoje życie, sprawdź się, przeglądając się w lustrze prawdy, a potem dopiero przysuń nazwę prorok. I w ten sposób zobaczysz, gdzie jesteś, kim jesteś, do czego jesteś, co trzeba naprawić i tak dalej. A proroków jest zawsze za mało. Zawsze za mało. Dlatego, że już i Mojżesz, i Paweł mówił, chciałbym, żebyście wszyscy prorokowali. Zawsze za mało. Tylko trzeba być człowiekiem stojącym na prawdzie. Po prostu. Wow. Piękne słowa. Jeszcze tak na sam koniec. Jakieś spotkałam się z taką definicją proroka i tak chciałam ją jeszcze tutaj przytoczyć. Tu jest w liście do Hebrajczyków 11. Jest taki cytat, który mówi tak. I cóż powiem jeszcze, zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miała opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach. Tak? Czyli mówimy o prorokach. No i parę wersetów później jest napisane, byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyrzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i po rozpalinach ziemi. Właśnie. Taka zapłata. Taka zapłata. Nie splendor, okazuje się, tylko taka zapłata, bo prorok będzie zawsze, ja to nazywam to, bronił sprawy Boga. O, tak to nazwę kolokwialnie. Bronił sprawy Boga, nie? Czyli on będzie zawsze obstawał po stronie prawdy. Skutek jaki? No kurczę, nie jest chciany, no. No nie chcemy takich ludzi.
No nie chcemy, chcemy innych ludzi. Chcemy właśnie ludzi, którzy będą do nas mówili rzeczy enigmatyczne. Tak. Albo chcemy ludzi, którzy nas wystraszą. Bo ciekawe to jest w ogóle. Ludzie się cholernie lubią bać. To jest taka sensacyjna. No tak jest sensacyjne. Teraz jak nas wystraszą, to też się zbierzemy do kupy, jakoś tam będziemy się trzymać w tym strachu. Tak. I będziemy żyli tym strachem sobie. Tak. Prawda? Przedziwne to jest, ale jednak. Prawda? Natomiast takich proroków, o których tutaj czytasz, no to się nie chce. No, bo to jest taki też koszt. No bo to jest koszt. Bycia takim prorokiem, no, że jest się w sumie wyplutym przez większość różnych nurtów, tak, które są popularne. Tak, tak, dokładnie. Nawet można być wyrzuconym przez własny kościół. Można. Jak będziesz prawdziwym prorokiem. Mieliśmy doświadczenie. No to tyle. Taki koszt. Taki koszt. Amen. Amen. Dziękuję bardzo, kochani.